Policja zatrzymała 53-letniego mężczyznę, który napadał na kobiety w centrum zabrza. Do ataków doszło w grudniu ubiegłego roku. 53-latek napadł na trzy kobiety w rejonie przejścia podziemnego przy ulicy Damrota. Mężczyzna nie był zaskoczony, że przyszliśmy po niego. Tak jakby na nas czekał, był bardzo spokojny. Na szczęście kobiety, które atakował, były to trzy panie w wieku od 16 do 40 lat, były, nie były bierne. Kiedy doszło do napaści, wyrywały się, krzyczały. Dzięki temu nie doszło do skrzywdzenia kobiet, a mężczyzna za każdym razem był. Upłoszone. Zatrzymany mężczyzna był już wcześniej karany za przestępstwa na tle seksualnym. Na wniosek prokuratury sąd w zabrzu aresztował go na trzy miesiące. Za usiłowanie zgwałcenia i doprowadzenia do innej czynności seksualnej grozi mu do 12 lat więzienia. Kara może jednak zostać zwiększona, ponieważ 53 latek jest recydywistą.